Jednym z ważnych elementów budowy domu są instalacje. Dzisiaj powiemy sobie trochę o instalacjach elektrycznych. Jak widzimy, bardzo ważne jest, aby wszystkie przewody były prowadzone schludnie i estetycznie. Chcielibyśmy uniknąć takiej sytuacji, kiedy wiercąc obrazek przerwiemy wiązkę miedzianą, która jest wewnątrz kabla, przez co będziemy mieli problem z zasilaniem. Kiedy wszystkie przewody są poprowadzone schludnie i przygotujemy sobie całą dokumentację fotograficzną, znacznie nam to ułatwi w przyszłości wykańczanie naszego domu. Proszę spojrzeć. Wszystkie przewody idą w równych liniach, idealnych odstępach i są prowadzone zgodnie ze sztuką. Jeżeli chodzi o same przewody, są to przewody, można sobie pomyśleć, przewód to przewód, tak? Przewody możemy kupić w różnych sklepach, ale nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego, gdyż przewód przewodowi nierówny. Jeżeli nie chcemy uniknąć zjawiska, kiedy przewody wychodzą nam na tynku, użyjmy przewodów bardzo dobrej jakości. Tutaj na przykład mam kawałek takiego przewodu, tak? To jest akurat ścinek. Z takimi przewodami nie ma problemu ze zginaniem, te przewody się nie łamią. Jeżeli chodzi o same miejsca pod włączniki, czy też gniazda elektryczne, stosowane są specjalne puszki elektryczne. One są wysunięte na odpowiednią odległość, aby później tynk przykrył te puszki. Na koniec bardzo ważne, żeby zastosować specjalne kapselki z wąsami. Często się zdarza, że te kapselki tych wąsów już nie mają. To jest bardzo ważne, żeby one miały te wąsy, gdyż później będziemy mieli po prostu problem ze znalezieniem naszych punktów elektrycznych.